Jestem po dzisiejszym dniu tak wytrzepana, że stwierdziłam, że nagram wam jakiś raport, ale do roboty to już się nie nadaje. Nadgarstek mnie boli od trzymania myszki tak, że po prostu nie mogę nic z nim zrobić. Serdecznie dziękuję tym, którzy się wzięli za pracę nad sprawą Dagmary. Jeśli jeszcze ktoś chce się dołączyć, to jest grupa na Facebooku od tego. To, co dzisiaj się udało zrobić, to napisać ogłoszenie. Potrzebujemy osób do udostępniania tych ogłoszeń. Ja założyłam dwie zbiórki. Nie nagrałam do nich jeszcze filmiku, tylko. Więc będą też potrzebne osoby do udostępniania tych zbiórek. Chrupek męczy meme sklep, bo to będą zbiórki z nagrodami, z bonami do meme sklepu. Są zebrane, ale nie do końca skatalogowane dane, które trzeba. Dane adresowe. Nie chcę się tłumaczyć szczegółów, o co chodzi. W każdym razie trzeba je wpisać do tabelki i potem trzeba będzie rozsyłać maile, więc tu ewentualnie też się przyda pomoc. Dagmara wyszła ze szpitala. I po prostu będzie leczona ambulatoryjnie. I co tam jeszcze? No i to w tej sprawie z raportu to tyle. Teraz raport u nas. Wróciła piła z gwarancji, na gwarancji, znaczy nową nam przysłano. Przysłano ją nam firmą FedEx. Chrupek znalazł tę piłę niechcący, przypadkiem, pół kilometra od domu. Paczka. Zadzwoniłam do FedExa i zapytałam się o status przesyłki. Dowiedziałam się, że jest doręczona. Powiedziałam, że nic nie wiem o tym, żeby mi doręczono tę paczkę. I proszę o to, żeby się dowiedzieli, gdzie ona jest. No i zadzwonił kurier i bez żadnej żenady mówi mi, że ją zostawił na polu, bo ja zazwyczaj do niego wychodzę. Mają kiepską drogę. Oni mają obowiązek donieść do drzwi, to jest w prawie przewozowym. Mają obowiązek, niezależnie od tego, czy ja mam drogę, czy nie mam, jaką mam tę drogę. No ale oczywiście chamy się przyzwyczaili i robią tyle w ogóle problemów. Robili, wielu z was o tym wie, jeśli śledzi kanał od tych 2 lat, kiedy tu jestem. No więc tym razem nie miał numeru telefonu, żeby do mnie zadzwonić, więc po prostu zostawił tą paczkę na polu i myśli, że wziął ją taki facet, co jechał golfem. Mówi, to cholera, jaki facet, co jechał golfem? Mówi, nie wiem, no jakiś pani sąsiad. Nie zna pani żadnego sąsiada, co jeździ golfem? Więc się pytam, czy pan chce mi powiedzieć, że zostawił pan moją paczkę w polu pół kilometra od mojego domu, nie informując mnie nawet o tym, spodziewa się, że wziął ją jakiś facet, który akurat tam przejeżdżał, i teraz proponuje mi pan, żebym poszła jej szukać w polu lub znalazła w swojej wsi sąsiada, który jeździ golfem i poszła się go zapytać, czy zabrał tę paczkę? No co kury mówi tak. W ogóle. Jak taki ciele niewinny, tak. Ja się mówię, nie wiem, po co. Pan nie jest dla mnie rozmówcą w ogóle. To jest taki poziom absurdu, że pan nie jest dla mnie rozmówcą. Także do widzenia. Porozmawiam sobie z pana zwierzchnikami, bo to jest po prostu. No, mam tę piłę i działa. Wyjechaliśmy do sklepu, nakupiliśmy żarcia. Dzięki za wpłaty w ostatnim czasie, bo mogą wydać 200 na żarcie i teraz się nie martwię o żarcie. Nie udało się dokupić siana dla owiec, bo już było za późno. Pan już leżał w łóżku, ale mam jeszcze 4 kostki. No i tam trochę trawy jest odsłonięte w tej ich zagródce, więc jakoś tam żyją. Znów się wyjechać nie da, bo jest mokro. No więc zobaczymy, kiedy teraz wyjadę. Wyjedziemy. Ale na razie jesteśmy zabezpieczeni.
Większość naszego drewna jest nadal poza domem, z czego 2 metry sześcienne, 8 kilometrów od domu i chyba mokno na tym deszczu, no ale trudno. Na szczęście szybko to z powrotem dosycha. Mamy przyzwoitą temperaturę. Jestem w trakcie robienia tła do kręcenia filmów, w których będę dawała poważną panią. No, jutro pewnie albo pojutrze będzie gotowe, to że będę mogła do Dagmary Zbiórek dokręcić jakiś przyzwoity film. Dziękuję serdecznie za telefon zastępczy dla chrupka. Niestety prawdopodobnie. Znaczy, nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, ale dzisiaj po prostu odmówił obsługi karty SIM. Jest to jakiś problem z kartą SIM i trzeba ją wymienić. Także jest chyba jakaś klątwa na to, żeby chrupak nie miał telefonu. O, to mnie jeszcze słychać. Byłam dzisiaj przerażona, bo koty dostały jakiś czas temu środki na odrobaczenie, no i byłam wielce przerażona, strasznie przerażona, bo myślałam, że rur z dupy wyszedł ogromny, potworny tasiemiec. Ale nie, to była folia od parówki. Ruru zjadła po prostu całą folię od parówki i wystawała jej z dupy i chodziła z taką obkupczoną i nią śmierdziała i się obrażała, jak chciałam coś z tym zrobić. No, przez fuck up Dagmary nic nie posprzątaliśmy dalej w domu, ale nadal jeszcze liczę, że do świąt, 9 dni, tak, da się coś ogarnąć i ten film będzie można nakręcić. No, w sprawie wczorajszego filmu chciałabym powiedzieć, że pan przyjął na klatę ten film. Zajebiście go przyjął na klatę. Pan jest na konsultacjach i ja zanalizuję dalszą tę korespondencję, ale już nie w takim tonie. Nie w tonie wpierdolu mentalnego, tylko zupełnie na spokojnie. Znaczy, myślę, że zanalizuję. Dlatego, że przydam się do konsultacji z panem. Przydał w ogóle, natomiast wciąż jeszcze wisi mi całe sporo filmów, które mam nakręcić. Jakoś mam poczucie, że się nie wyrabiam z robotą, wiecie? Kurde. No, wciąż jeszcze tłumaczę na angielski. Są potrzebni, bo jedynym tłumaczem jest ktoś od nas, czyli pan Remigiusz. Tłumacze, e-wolontariusze z ogłoszenia. No i do robienia napisów po polsku też ktoś się przyda, bo robię tylko Ania też miała teraz jakiś fuck up w ogóle ze swoim YouTube'em. No i jest tych filmów, wisi trochę. Chyba powinienem spać. No, zważywszy na godzinę, to chyba nawet to zrobię. Dobra, to dobranoc, do jutra. No, jak ktoś ma ochotę pomóc jeszcze z tymi sprawami Dagmary, to proszę się do mnie zgłaszać, bo chciałabym jutro, maksymalnie w poniedziałek, zamknąć już tę sprawę. Dziękuję.